Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maruk Obragie, słuchajcie, i zapraszam do kolejnego materiału z gry Nioh 2. Słuchajcie, i dalej będziemy sobie eksplorować w tym materiale drugą misję fabularną o nazwie Bestia zrodzona z dymu i ognia. Zmierzyliśmy się ostatnio z takim silniejszym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o demon yokai. I teraz będziemy sobie dalej dalszą część mapki eksplorować. I też zwróćcie uwagę w lewy dolny róg ekranu. Macie takie rogi, to znaczy, że zrobiliśmy umiejętność związaną z zmiennokształtnymi. I tutaj sobie pomyślałem, nawet poza nagraniem sobie popatrzyłem, co tak najlepiej sobie tutaj ogarnąć. I myślę, że dobrym pomysłem, bo tutaj zwróćcie uwagę, że niektóre ataki sobie trzeba odblokować, żeby jakieś umiejętności specjalne były dostępne. I to mi się bardzo podoba. I żeby to jednak, bo ten atak jest jednak niedostępny, to jest wzmocnienie naszej kontry. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Użyję jednej animy do wykorzystania szybkiego usku i postawienie po sobie Aha, to nie jest to. Chodź z drugiej strony. Ten jest atak krytyczny. To tutaj by się najlepiej coś przydało. Przywraca plus twojego zdrowia, gdy uda ci się założyć wrogi chwyt. Kiedy korzystasz z przemianej okai? Ograniczyć zużycie wskaźnika przemiany yokai 10, kiedy otrzymujesz obrażenia w postaci yokai. Nie, to może być dobre, to może. No okej. To musimy trzy umiejętności jeszcze sobie odblokować. Najpierw tą i później tą. Żeby mieć ten atak. To będę szedł to drzewko. Bo jest fajny ten atak krytyczny. W czasie kontry. To może być dobre. Zwróćcie uwagę. R2 i kwadrat musimy nacisnąć w odpowiednim momencie. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o umiejętności. Także spróbujemy dalej. Oczywiście tu nie otworzymy. Są jakieś skróty i nie dosyć, że ta brama, to jeszcze tutaj jest drabinka. Także tak, no tutaj możemy zawalczyć z gościem na pewno. Zmienię sobie oczywiście... O nie, to nie, ten, nie, to jest duch opiekuńczy. Nie, przepraszam, bardzo nie. Idź pan se stąd. Idź pan se stąd. Ja, czemu nie można tutaj tych duszków? Ja chyba jestem daltonistą, naprawdę nie odróżniam niebieskiego od czerwonego. I chcę zawalczyć z kimś, to mi jakiegoś gracza tu przywołuje. Oj, przecież nikogo nie chcę do pomocy. Dobra, walczę z nim, żeby zginął. Dobra, dawaj go, dawaj go. Kibicuję czerwonym. No gościu z toporami silny. Oj, to nie będzie walka łatwa dla naszego duszka, znaczy naszego sprzymierzeńca. Pa, jakie kombosy mu sadzi. Dobra, to teraz musimy uważać. No, spokojnie. Uwaga. Dobra, ładnie. Uwaga, znowu będzie rzucał. Oła, trafił mnie. Dobra, udało mi się go pokonać. Przynajmniej wypadł eliksir. No ale do łatwych ten przeciwnik akurat nie należy. Trzeba o tym pamiętać. No i tu mamy chyba jakiegoś demona. Zmienię sobie na glewie. Nie, to jest strefa mroku. Może być już w ogóle ciekawo. Także sobie jak w strefach mroku jednak korzystam z glewi. Igła. Antyparalistyczna. Dobra, to się zacznie zabawa. Są te małe gnojki. Tutaj nic nie ma.
Trza, dasz mu łeb odpad, dobra. Eliksir akurat mamy. Trochę tu przeciwników jest. No złowrożebna jest ta aura tutaj. Ten świat, yokai. Ale jakże klimatyczny. Wytwórcy mieli naprawdę dobry pomysł. To jest jedna z nielicznych nowości w tej grze, ale naprawdę klimatyczna jest. Dobra. Dobra, przeszukajmy sobie ciało. No właśnie. Tamtej skrzyni też nie otworzymy, zanim nie usuniemy tego świata. A ten świat się usuwa, dobrze pamiętacie, walcząc z jakimś silniejszym przeciwnikiem. Przydałoby się tamtego też tutaj do siebie zwabić. Widzicie, to jest pułapka, gdzieś tam jest jakiś małpolud. Prawdopodobnie to on jest powodem tej aury. No chodź tu, gnoju. Dobra. A ktoś drugi mnie zauważył. Tamtego mam załatwionego. No chodź. Dobra. Pięknie załatwiony. Skorzystamy jeszcze z specjalnego kombosu. Poprzez tą glewię. No i to jest ta zastrana małpa. Kolejny eliksir. A propos, jeżeli chodzi o chwyt, o którym mowa, czekajcie, wezmę sobie na chwilę w ustawienia, nie, wspomnienia Ambrity i ataki przemiany, poczekajcie. Bo odblokowaliśmy sobie umiejętność zdaną z chwytem, a chwyt jest pod przemianę demona. Przemianę yokai. Krwawy księżyc albo silny atak. No, takiego chwytu nawet nie mam. Powiem szczerze. Jak zrobimy chwyt, to nam tam 10% życia się odnawia. Wiecie co, zanim pójdziemy do tego małpiszona. Mnie zauważyło. O! Ten! Tego w ogóle nie widziałem. Dobra. Uwaga. Uwaga! Trafił mi niestety. Ach, nie idzie mnie za dobrze, lecz się. Dawaj. Dobra, ładny unik. Trójkąt. Pięknie. Dobra, ja tak kończący. Dobra. Nice. Ładnie nam wyszło. Mamy eliksir. I róg demona zdobyliśmy. Fajnie. No ale tych tutaj, tej energii zła jest tutaj trochę. Wolałbym zanim pójdę do tamtej małpy, tutaj oczyścić ten z demonów. Ale aczkolwiek one są chyba po drugiej stronie. Dobra, oczyścimy tutaj to miejsce z tej aury. On chyba stąd wyszedł, co? Ten demon. Dobra, spróbuję go jednak, słuchajcie, trafić może z tej mocniejszej bombki. I tym samym go tutaj przywołać do siebie. Żeby on mnie za bardzo nie widział. Dobra.
Dobra. Okej, wylecz się. A tak, ten zastosuje. Dobra, ładnie. Na spokojnie. Dobra. Weźmy trójkąt znowu. Wezmę sobie truskawkę. No to ładnie. Uciekaj. Dobra, trójkąt. A, i on trafił. Dawaj. Żaden atak nie trafiony, niestety. Zaraz ginę, wylecz się. Dobra. Pięknie. Dawaj, dawaj, trójkąt. Pięknie. I atak kończący. Nice. Dobrze. Fajnie, pokonaliśmy tą małpę, ale wiecie co? Chciałbym... próbowałem kontry na nim wykonać. Czyli ten atak. W odpowiednim momencie, ale... Kurczę, ciężko wyczaić, kiedy on będzie atakował tym atakiem, który jest możliwy do zablokowania. Fakt, jest podpowiedź, że ten atak jest określony czerwonym błyskiem, ale nie zawsze ten atak on był w stanie prowadzić. Znaczy wyprowadzić ten atak, chciałem powiedzieć. Okej, okay, mamy kolejny Enki, rdzeń. Nice. Ważne, że pokonaliśmy go, Jaura zniknęła. O tyle dobrze. Dobra, tutaj mamy katanę, owoc, który też zużyłem na tej walce, i amulet podróży. I strzały. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj za itemkami, co tutaj ciekawego zdobyliśmy. Jeżeli chodzi o pas, to mamy lepszy. Zdecydowanie. Odporność obrażenia, życie. Już sobie go wyekwipuję. Nogawice. Czy ja wiem, to takie lepsze? Na razie zostawię przy tych, bo są na żółtej randze. Łuk. Łuk na razie mamy najlepszy, także też go zostawię. Teraz bronie, ale lepsze zdobyliśmy chyba tylko jakieś tam siekiery. Podwójne katany, katany, tonfa. Tonfa gorsza od tej, której posiadam. Cynobrowa glewia. Gorsza od mojej. I pojedyncza katana. Poza tym widzę, nic ciekawego nie ma. Że jednak zostanę przy tej mojej glewi. Dobra, i to by było na tyle, ale jeszcze chyba amulety, co? A nie, amulet podróży to jest chyba ekwipunek, dokładnie. Amulet wody zdobyliśmy. Magowie on mi napełniają mistyczną magią. Możesz go użyć, by nasycić swoją bronią mocą wody. Czyli to jest buff. I amulet podróży. Amulet błogosławiony poprzez bogów ubezpieczonej podróży. Przenosi się do haramu ostatniej modlitwy. Bogowie ci często kryją się w kamiennych pomnikach lub posągach na obrzeżach wiosek i posiadają podobno moc oddzielenia świata, ludzi od świata yokai. To możemy sobie wziąć ten buff wodny, wyekwipować. Zawsze się może, słuchajcie, przydać. A na razie nie będę korzystał z tego amuletu podróży. Raczej mi się wydaje, że nie jest on za bardzo mi tutaj potrzebny do szczęścia. Dobra, i teraz sobie mogę chyba na spokojnie zwiedzać tą lokację. Oho. Wyekwipowałem sobie ten tonfę. Zamiast glewi. Tam coś jest. I coś mi odstrzeliwuje.
Dobra, Hera mu strzeliłem. Wyleczmy się, dużo mamy akurat tych. Oj, muszę, palę się, muszę właśnie pozbyć się tego efektu zapalenia. Najlepiej właśnie szybko robić rolę. To wtedy szybciej nam ten efekt znika. Teoretycznie tu jest zejście na dół, ale jeszcze sprawdzę cały ten teren. Dobra. Okej, ładnie mu sadziłem kombosy przy odpowiednich zużyciu ki. W tym samym czasie na maksa zużywałem używam impulsu ki, regenerowało mi na maksa praktycznie staminę. Wtedy robiłem kombosy jeden za drugim. W końcu mogę tutaj otworzyć, nie? Dokładnie. Ona była zablokowana, póki nie pokonaliśmy małpy. Katana. Jakaś zbroja. Kosmyk włosów ninja. To jest fajna. Fajny ten element. Bo tutaj możemy jeden punkt ninja sobie odblokować. Jakieś szaty. Shinobi. Shinobi! O! Jak z Sekiro. Powiem wam, aż wejdziemy sobie tutaj w ekwipunek i je posprawdzamy. Najpierw bronię. Ale tylko katana weszła nam do ekwipunku. Dokładnie. Hełm. Hełm z buja, gorszy. Mogę tylko pokazać, jak będzie wyglądał, ale raczej ten jest lepszy. I tutaj tych trochę zbrój dostaliśmy. Same gorsze oczywiście, ale... Ale ciekawi mi ten Shinobi, ale on jest wymagany umiejętność, żeby z niego korzystać. Tak to wygląda, nawet fajnie. Naprawdę kozacka. Siła ninjitsu się zwiększa. Tym samym. Jakieś role robię? Szybsze? No tamtym ekwipunkiem też robiłem szybsze role. Ale fajny. Fajny ten Shinobi. Podoba mi się. Oczywiście zmienię sobie na... bo nie mam odpowiedniej ilości umiejętności, żeby z tego korzystać. Nie wiem, czy ja z tego korzystałem wcześniej? 48? Nie, z innego fioletowego korzystałem, z tego. Ale ten Shinobi bardzo fajny, aż mi kusi, żeby pójść w jeden punkcik umiejętności, żeby sobie zobaczyć ten secik. Czemu by nie jeszcze? Nie jesteśmy na jesteśmy na samym początku gry. Także nic nie stracę. Ale tutaj mamy, o widzicie, Enki dostaliśmy. Skóra Enki. Materiał rzemieślniczy używany przez kowali. Materiał yokai pochodzący od Enkiego. Mapie skóry nie stanowią w Japonii tabu, choć wykorzystywane je dosyć rzadko. W słynnym przedstawieniu Tataro no Utsubuzaru powien Daimo próbuje zdobyć małpę, aby zdobyć jej wspaniałą skórę swój kołczan. Róg demona, to sobie przeczytajcie, nie będę wam tego czytał, ale wypaczona żuchwa, to może być ciekawe, jeżeli chodzi o materiał rzemieślniczy. Materiał yokai pochodzący od pokonanego Gaki, te yokai są ciągle głodne, rzucają się na ofiary i bezlitośnie je pożerają. Przez nieustanne przeżuwanie ich szczęki odkształciły się, przejmując ten potworny kształt. Gagi, to my dobrze znamy te gagi. Dobra, to by było na tyle. Bo tutaj nie jestem w stanie rdzenia przydzielić. Dopiero przy haramie. Na razie tego nie będę robił, bo mi się wskrzeszą przeciwnicy. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma. Powiem wam szczerze, że przydałoby się sprawdzić to, co jest tam pod ziemią. Gdzie jest to wejście. Tu jeszcze zobaczymy w ten róg. Raczej nic tu nie widzę. W takim bądź razie sprawdzimy sobie to przejście. Tutaj. Może być coś ciekawego. Super to zrobiłem. Muszę się wyleczyć. No widzicie, tutaj mamy ten duszek Kahodamy. Kogoś słyszę też w oddali.
Dobra, już kolejny. Poszedł do haramu. Oczywiście, jak możemy, to rozwalajmy te beczki. Co się czasami za nich kryje, za nimi. No to już taka opcja z pierwszej części Nio. Też tak można było robić. No i co, tutaj coś ciekawego znajdę? Ktoś tu mieczem wymachuje. A, to te demony. To najlepiej może glewią, bo glewia ma dosyć takie obszerne ataki. Może na średniej postawie. Dobra, jednego mam załatwionego. Dobra, już dwóch się pojawiło. Dobra. A, spróbuj może średnią postawę. Spróbuj ten kompos wykonać. Nie, żaden atak nie trafił, o dziwo. Dobra, nie mamy staminy. Okej. Poczekam, aż mi się zregeneruje stamina. Okej. Czymś chciał rzucić, ale nie trafił. Pięknie. Dobra, weźmy sobie średnią postawę i schowajmy sobie broń. Kolejny eliksir nam wpadł. I przeszukaj, co oni tam tutaj kopali przy tym ciele. Antidotum. Dobra, zawsze się przyda. Dobra, i tu mamy skrzynię i kolejną drabinę. I to chyba wszystko tutaj było pod ziemią. Nogawice gorsze. Rękawice lepsze. I bomba. I coś jeszcze. I podwójne topory. Akurat z podwójnych toporów nie korzystam. I co to może być ciekawego? Tylko te topory, jeżeli chodzi o broń. Dobra. Rękawice były lepsze podobno. Rękawice Shinobi. Zdecydowanie trzeba będzie mieć umiejętność. Ale lepsze rękawice, także chyba sobie pójdę w tą umiejętność, żeby mieć te shinobi, ten strój, bo mi się akurat podoba. Fajnie wygląda naszej bohaterce. Tak szczerze powiedziawszy. Dawaj, tam chyba coś jest na górze. Albo mi się zdaje. Nie wiem, tak naprawdę, gdzie ja jestem. O! Jest Gagi. Pięknie. Ładnie go skosiłem kombosami. O dziwo, to jest przejście. Znaczy, część lokacji, gdzie mnie nie było. I tam jest jeszcze przejście. Kurna mać. Dużo tych rozgałęzień. Weźmy sobie, zmienię sobie na tonfę. O, ale teraz widzicie, to był ten most, tam jeszcze dalej nie byliśmy. Ale tam, gdzie teraz chodzimy, na dole, to już zwiedzaliśmy tą lokację. Tego gościa załatwiłem, co do mnie strzelał. No właśnie, tu mam jakąś znajdźkę. Okej. Dobra, tutaj sobie możemy na spokojnie przejść. Chyba, że gdzieś tutaj będzie jakaś pułapka. To nie będziemy przechodzić na spokojnie. Dobra, tu można spać. Tu jest drabina. Okej, to będzie skrócik. Że gdzieś spadnę jak debil. A ja to potrafię, musicie mi wierzyć. Okej, co tutaj możemy mieć? Albo co tu może być? Byłem tam czy nie byłem? To jest pytanie dnia. Prawdopodobnie musiałem tu być. Ale tam nie byłem, gdzie jest ten sekret. W tym miejscu. Okej, kaptur Shinobi. I święta strzała. Kaptur Shinobi jak wygląda?
No to ciekawy może być ten cały set Shinobi, naprawdę. Może być ciekawy. Czy myślę nad tym, czy coś tutaj czasami nie jest skitrane. O, widzicie, tu jest przejście. Tu jest chyba Hodama, ja. Tylko nie wiem, jak tam przejść. Tam dalej. Tu na pewno nie przejdę z tej strony. Ale od tamtej można przejść. Od drugiej strony. A żeby przejść od drugiej strony, musimy przejść tutaj. Przejść tutaj. Przejść jakoś tam. A tam są już przeciwnicy. Widzę już gościa z toporem. Także no może być ciekawo. To jest po drugiej stronie w ogóle miejscówka. Zwróćcie uwagę, że tam będzie skrót do kapliczki. No ma, czyli na dobrą sprawę. To tam już teren jest zwiedzony. Teraz możemy i cisnąć dalej. No okej. Tutaj jeszcze, ale tutaj już byłem. Dobra, w takim razie idziemy dalej eksplorować tą część mapy. O nie. Dobra, spokojnie, mają już staminy. Można użyć specjalnego ataku. Czyli ten młot. Dobra. Oj, złapał mnie niestety. Mnie zapluł mnie, chciałem powiedzieć, dobrze. No, przez jakiś czas będzie mnie zatruwać. A nie mam żadnej odtrutki tak naprawdę. Mogę sprawdzić w ekwipunku, ale wątpię. A nie mam, antidotum. Użyj. Może się przydać, fakt. Dobra, tutaj możemy sprawdzić, czy coś jest. I jest sekret. Znaczy sekret. Znowu mówię sekret. Chodźmy znajdźkę. Cały czas mi się to myli. O Jezus! Gag jak mnie zaskoczył. Dobra. Oj, Gagi mnie zaskoczył, ale dał eliksir. Na szczęście. Muszę sobie też na wysokiej postawie walczyć glewiami. Zobaczyć, znaczy glewiami, tonfami. Zobaczyć, jak się nimi walczy. Dobra, na górze żadnej pułapki nie ma. Tam już łazi Gagi na górze, trzeba będzie go zdjąć. Może to być solidnego rodzaju pułapka. Ale od drugiej strony tam można chyba wejść do chatki. Co nie? Gdzie ten Gagi na nas wyskoczył. No właśnie, kolejne podziemne przejście. Powiem szczerze, dosyć rozbudowana jest ta lokacja. Mamy tutaj dwa poziomy tak naprawdę podziemne. I te na zewnątrz. Lokacji. A tam jest Gagi. O Jezus! Jaki on ma atak wredny. Super, wylecz się. Chyba spróbuję ataku specjalnego. Chyba wykończę go. Ach ty. Dobra, weźmiemy średnią postawę jednak. Można go łatwo zaspamować na średniej postawie atakami. Tak to jest dosyć ciężkawy do ogarnięcia ten zastrany Gagi. Sobie go. No, trochę życie mi wraca. Ciekawe, do jakiego poziomu wróci. No. Niewiele, ale zawsze coś. Tak. O Jezus, co tutaj mamy? Dobra, znamy tego przeciwnika. Musimy odpowiedni gest wykonać.
Dobra, to nie ten gest. Dobra, nie! Wylecz się. I zginąłem. Masakra. Kiedy zginiesz, stracisz wszystkie nieoczyszczone rdzenie dusz wraz z wchłoniętą ambrittą. No hej, hej. Dobra, muszę szybko się tam dostać. No słuchajcie, żeby nie przedłużyć materiału, to widzimy się po cięciu. Ja spróbuję do tamtego miejsca dojść. I spróbuję jakoś nie zginąć. Mam nadzieję, że to się uda. Widzimy się po krótkim cięciu. Okej, słuchajcie, odzyskałem sobie zebrano rdzeń dusz. Odzyskałem sobie duszka. Prawdopodobnie, jeżeli byśmy zginęli w czasie dojścia, to byśmy mogli stracić jeden rdzeń. Tego chyba to sugerował ten podpis, który się wcześniej wyświetlił. W takim razie znowu musimy pokonać tych gagów tutaj. Tylko tak, tym razem próbuję stracić jak najmniej eliksirów. Tutaj zrobimy wykończenie. Dobra, i jego wykończymy. Super. Dawaj, tego gnoja. Ja stanę od niego z daleka, powiem wam. Dobra, spokojnie. Ja! I znowu zginąłem, po prostu nie wierzę. Teraz te rdzenie mam. O dziwo, nie mam informacji o rdzeniu dusz. Ale tam jest 8000 awansów. Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji. Widzimy się po cięciu. Muszę gnoja pokonać. Tym razem nie będę atakował na gesty. Nie będę z nim się bawił na gesty. Od razu pełny atak. Pierdzielę to. Widzimy się po cięciu. Dobra, słuchajcie, udało mi się go pokonać, użyłem specjalnej przemiany, po prostu tak mnie denerwował gnojek. Coś niesamowitego. Silny był, naprawdę silny był. Ale się go udało pokonać. Powiem szczerze. Dobra, trochę tych rzeczy tutaj zdobyliśmy. Tak, ja sobie od razu sprawdzimy. Też włączę stoper, bo też tak nagle, słuchajcie, zacząłem z nim walczyć. Okej. Okay. Rękawice zdobyliśmy. Ale lepsze, to sobie możemy go od razu wyekwipować. Te rękawice. Nadbiedrniki złodzieja, gorsze nawet ich nie będę zakładał. I nogawice. Niby lepsza obrona, ale mam żółty status, także wezmę jednak z tym żółtym. Jeżeli chodzi o nogawice. I tu jakiś amulecik zdobyliśmy. Nawet oddział innych. Jakie ma umiejętności? Skuteczność eliksirów? To może się przydać. To on ma umiejętności jakie? Zmniejszenie obrażenia otrzymywane od yokai i zwiększa odporność na działanie krainy yokai królestwa. A ten ma jakie? Nieskończona amunicja, nieskończone ninjitsu. To możemy zamiast tego wziąć ten, bo to ma skuteczność eliksirów. Choć z drugiej strony eliksiry i tak mam całe życie regenerują. Także raczej to nie ma sensu. Żeby to, wiecie, z niego korzystać. Chyba ja się wyleczę. Dziwny
Hodama jest przed nami. Tego Hodama jeszcze nie widziałem, nawet po przedniej odsłonie. Ciekawe. Mały kamień duszy. Kim jest ten Hodama? Dziwne. Czegoś chcę. Aha, ale ja nic nie mam. Nawet. Ciekawe, o co chodzi z tym Hodamą. Nie będę go atakował, bo nawet nie wiem, znaczy ten, co ten Kodama tak naprawdę chce. Dobra, wejdźmy sobie raczej tutaj na drabinkę. A, jesteśmy chyba w innej części lokacji, tak? Bo to się chyba poczytać, co tak naprawdę, o co chodzi z tym Hodamą, tym złowrogim czy coś. Bo na razie nie jestem w stanie cokolwiek mu dać, czy coś ten deseń. O, znowu gagi. Dobra, atak krytyczny. Pięknie, pół umiejętności sobie te w sprawie walce glewiami. Kolejna na umiejętność, ale sobie te umiejętności przejrzę poza nagraniami, żeby wybrać coś ciekawego. Na razie to sobie zostawię. Tak, teraz jesteśmy na górnej części. O. Dobra. To sobie tym razem glewie. Dobra, debil będzie stał na górze, nie chcę się z nim walczyć. Znaczy na dole, przepraszam. Dobra, ten załatwiony. I coś tutaj ciekawego jest. O, patrzcie, ile tych gnoików. Sakra. Trzeba będzie jakoś ich oddzielić. Okej. Wow! A żeby się wpakował, nie zwróciłem na niego uwagi nawet. Dobra, ładny unik. Dobra, i kończ. I kolejne umiejętności, tym razem z tonfami zdobyliśmy. Tyle dobrze. Mały kamień dusz. No, teoretycznie już tutaj na dachu nic nie jestem w stanie znaleźć. Chyba, że po drugiej stronie. W tamtym miejscu, ale nie, nawet nie przejdziemy, bo się spalimy. Także to nie jest dobra opcja. Czy bardzo długa, bardzo jest długawa ta lokacja, naprawdę. Także spróbuję może zeskoczyć na ten dach. Tutaj, ojej, spadłem. Kurczaki. Chyba zobaczmy, co tutaj będzie. Już nam na kompasie pokazuje, gdzie mamy się udać, także jesteśmy blisko już skoczenia eksploracji. O, kotek jest. Jaki on jest uroczy. Jak to jest urocza ikonka. Normalnie. Zanim zaraz z niego skorzystam. Albo już z niego skorzystam. Bo tutaj jest jakiś przeciwnik. Oto ten. Dobra. Weźmy sobie, zmienimy na tonfy. Dobra. Dawaj trójkąt. Cholerny świat, weź się wylecz. Dobra. Nice. Weź się wylecz. Dobra.
Nawet tak. Trójkąt! Zablokował mnie. Gnojek. Dawaj, nie ma staminy. O! Wylecie. Muszę się. Ekwipo. Lecz się, dobra, udziaj! Dobra, na spokojnie. Palę się, niestety, palę się. Lecz się. Lecz się. Dawaj. Dobra. Dawaj. Nice. Wow. No jest tutaj upierdliwy przeciwnik. Ale dało radę. Ja pierdykam. Rękawice pancerza. W ogóle nie robi już takich skutecznych uników jak wcześniej. No właśnie. Coś mnie tutaj obciąża. Nie wiem dokładnie co. Mam te rękawice, one są cięższe. Będę sobie trochę lepsze. Upieżcy. I nadal mam, jestem troszkę przeciążony. Bo te uniki nie są. Widzicie, mamy tutaj rangę C. Zwinność. Na samym dole. Nawet wam to pokażę. Tutaj. Słuchajcie, także muszę to zdecydowanie coś sobie tutaj wymyślić. Żeby wybrać sobie jakiś lżejszy ekwipunek. Ale nie wiem, czy gdzieś, kurczę, albo ten pas mnie obciążył. Coś definitywnie mnie obciążyło. O kurczę, nie wiem co. Możemy wziąć jakiś lżejszy ten ekwipunek. Ten na przykład. Może gorsza obrona. Zdecydowanie gorsza obrona. Ale tu macie już ten lżejszy pas. Dawaj, lepsze uniki. Okej. Dobra. Nie jest źle pod tym względem. Ale przydałoby się już kończyć materiał. Także na szybko. Wiem, że tam gdzieś był jakiś skrót. Tu były jeszcze te gagi. Pamiętam. Kurczę, tyle eliksirów straciłem na tym gnojku, że to jest masakra. Bo nawet tutaj chyba gracze nam, te twórcy mi sugerują. Właśnie, wszyscy na mnie tutaj się zrzucili. Dobra, no nic, będziemy atakować jakoś. Dobra. Dawaj. Tego mam z głowy. O kurczę, mam jakoś silniejszego przeciwnika teraz. Jakiegoś większego gagi, zobaczmy. Na co go stać? Dobra, dawaj. Ładnie. Jakiś atak jakąś szarżą. Jakiś skok. Dobra, on się podpalił na szczęście. Ja nie, ale niewiele brakowało. Dobra, i sam się tak naprawdę załatwił. Nice. Możemy sobie tym samym sekret tutaj ogarnąć. Kamień duży i owoc miechutki. Dobra, to się przyda. Czemu by nie? Tutaj jeszcze z nich powypadało trochę. Dobra, tutaj chyba raczej już nic nie będzie. No tu jeszcze coś wypadło, ale ojej, sam się też podpaliłem. Strzał. No to też się może przydać z wcześniejszego przeciwnika. Tamten się kręci, który spadł wcześniej. No nie, znowu się podpaliłem. Także raczej tutaj nic ciekawego nie znajdę. Możemy iść dalej. Mówię, no już niewiele zostało. Ten materiał będzie troszkę dłuższy.
Ale już zaraz i tak będę kończył. Chciałbym już w miarę w tym odcinku wszystko tutaj zwiedzić. Wypaczona żuchwa. To chyba materiał rzemieślniczy, co? Tu mamy rdzeń. To mamy włosy ninja, mogę to użyć. No ale później sobie sprawdzę, jakie punkty bym chciał sobie tutaj odblokować. Pierwszy raz mamy, słuchajcie, drzewko ninja. Ale to później. Poza nagraniem sobie ogarnę, co warto tutaj sobie odblokować. Dobra, tutaj nic nie widzę. Ale się uleczę, bo trochę życia straciłem przez te wpadania. Słuchajcie, w ogień. Tam jest gościu z toporem. Do tej chatki nie mogę się dostać, chyba że przez dach, ale... raczej wątpię, czy jest taka opcja w ogóle z tej strony, chyba nie. Dobra, tutaj też nic nie widzę. To też jest gościu z toporem. Czy ja się wrócił w ogóle? Bo już sam nie wiem. Chyba nie, to jest inna część lokacji. Spróbuję go załatwić ze strzały z łuku. Dobra. Ja tak. Krytyczny. Pięknie. Upadły nogawice, ale one są gorsze. Dawaj, mamy sekret. Okej, znaczy sekret, znajdźcie, no wiecie, o co chodzi. Będę tak często lamił i mylił się. Chyba i tutaj gdzieś powinien być skrót. O kurczę, gościu jest ten z Odachi. To jeszcze zobaczymy, co mamy ciekawego. No już właśnie słyszę, że... słuchajcie, że tutaj mamy gdzieś skrócik. I to jest ta drabina, którą widzieliśmy na samym początku. Okej, dobra, już mam odblokowaną. Jeszcze zobaczymy, czego broni tamten frajer. No właśnie, weźmy sobie tonfy. Dobra. Dawaj. Dobra. Pięknie. Tamten mnie zauważył. No to chodź. Dobra, i dawaj kolejnego. Nice. A nie trafiłem, dobra, uwaga. Nice. Dobra. Łatwo ich załatwiliśmy. Mamy rękawice z buja, eliksir. No i tam są kolejni przeciwnicy, słuchajcie, ale ich, będziemy z nimi walczyć w kolejnym materiale, do którego was gorąco zapraszam, bo raczej już tutaj nie zdążę, więc za długo, już materiał się naprawdę dosyć przedłużył. Także tutaj już mamy gagi znowu. Dobra, spokojnie. Ładny unik. Dobra. Dobra. W takim bądź razie to będzie wszystko, moi drodzy. Mario Kobergie gry na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych stali na moim kanale. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeszcze się z wami pożegnam gestem, jeżeli go znajdę. O właśnie. To będzie dobry gest. Trzymajcie się. Na razie.